Stan zaległości zbiórków wynikający z niepłacenia czynszu przez najemców lokali użytkowych wynosi ponad 130 milionów złotych, w tym 107 milionów to długi za mieszkania komunalne. Zasób tymczasowy nie jest to na pewno nagroda dla eksmitowanego, bo to też warto powiedzieć, że zamiana mieszkania samodzielnego, własnego na pomieszczenie tymczasowe na okres od 1 do 6 miesięcy to jest tak de facto łóżko we wspólnym pokoju spełniające kryterium 5 metrów kwadratowych na mieszkańca. Dyrekcja zbiórku już nieraz próbowała odzyskać pieniądze od najemców lokali komunalnych, jednak bezskutecznie, gdyż najemcy nic nie robili sobie z upomnień o tym, że należy uregulować dług. Tym razem zostaną wysunięte poważne konsekwencje wobec niepłacących. Etap eksmisji komornik informuje o samo dobrowolnym opuszczeniu lokalu, jest to wymóg ustawowy. Minimum to jest 7 dni, także myślę, że po 10 czerwca rozpoczynają się fizyczne eksmisje. Mamy wygenerowaną listę osób do eksmisji, w związku z tym komornik wszczął już postępowanie eksmisyjne. Dłużnik, jeśli nie ureguluje należności, trafi do pomieszczenia tymczasowego. Jeśli nadal nie zapłaci, będzie to schronisko, a na końcu mieszkanie treningowe z MOPR-u. Dyrekcja przygotowała program pomocy dla dłużników, między innymi będzie można odpracować dług. Powiatowy Urząd Pracy gwarantuje pensje dla bezrobotnych dłużników zbiórku, natomiast ZDIT-em wskazuje proste prace interwencyjne. I ten program funkcjonuje w zasadzie od kilku lat, natomiast dotąd nie cieszył się zbyt dużą popularnością, ponieważ tak naprawdę do listopada, czyli do zmiany ustawy, nie było żadnych konsekwencji, czy też jakichś zbyt restrykcyjnych konsekwencji dla tych, którzy czynszu nie płacili. Wydaje nam się, że teraz, kiedy te konsekwencje będą większe, to znaczy jeżeli nie płacisz czynszu, możesz trafić do pomieszczenia tymczasowego, a w konsekwencji także później do schroniska, no to sądzę, że wzrośnie także zainteresowanie programem odpracuj dług. Zbiórk ma do zrealizowania 1134 wyroki sądowe, a pierwsze eksmisje są zapowiedziane już na 10 czerwca.